Poniedziałki, poniedziałki. Tak, no, cześć i czołem. Witajcie w kolejnym odcinku Bricks of Gore. Tym razem takim trochę spontanicznym, blogowatym odcinku pod znakiem dzika. Siema dziku. Chrum, chrum. Poniedziałki bywają ciężkie dla wielu z nas. Budzimy się, chcemy kawy i ogólnie. O, cóż mogę powiedzieć. Poniedziałki niosą nadzieję, a niestety czasami nadzieja bywa złudna i co się działo, to matko moja. Ogólnie tak. Mamy tutaj nóż. Już przywaliłem. Nóż nie będzie nam służył do jakichś tam nikczemnych operacji na naszej świni, tudzież możemy zrobić bojowego dzika. Tak wygląda bojowy dzik. Chrum, chrum. Chrum, chrum, motherfucker. Tak. Dzik tutaj jest naszym dzisiaj patronem. Sobie będzie siedział. Coś pozytywnego. Ogólnie dostaliśmy jakieś tam bony w pracy, wiadomo, Mikołaj, święta, i stwierdziłem, że wydam to bardzo dobrze na moje hobby, ale no, o tym będzie kiedyś. Ale co jeszcze fajnego mamy? Chwila, chwila, dum, 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 dum. Tak, jako że na tym kanale nie robiłem jeszcze openingu, to mamy tutaj 7 magicznych saszetek, których nie mam pojęcia co jest. Wbiłem na AliDrogo, znalazłem najtańszą cenę. Nie wiem, czy ktoś to już przebrał, że wybrał wszystkich wikingów. Nie wiem, czy się wszyscy rzucają na tych wikingów. A mi nunchaku jest fajny. Anyway, no to sobie będziemy tutaj otwierać dzisiaj minifigurkowe saszetki. Wow, super. Ludzie ponoć lubią openingi na YouTube, ja sam to często oglądam, więc szybkie cięcie i do boju. Tylko ten stół taki, czekaj. Lepiej. Ha, zimne. Zimny orzeź. O, jak to pachnie. Super. Poczułem się jak na magicznej Ali. No to mamy 7 saszetek. Co może pójść nie tak? Świnia, a dzik. Gdzie nam tutaj pilnować? Saszetka numer 1. O, coś tu lata jeszcze. Nożyk, nożyk, magiczny nożyk Stefan, który przeżył wiele. Nakazują nam tutaj przeciąć nożyczkami. Mam nożyk. Zobaczmy, czy mój nożyk jest na tyle ostry, aby to. Jest. Pierwsza saszetka. Obstawiajcie, co tam jest? Ja nie mam pojęcia. Dzisiaj konkursu nie robię. Ostatni został olany, więc nie ma konkursu, botników nie dostaniecie. Mamy tutaj zielonego ludzika Lego. To znaczy klocka ludzika. Klock, ludzik z napisem 10. O, jak miło. Czemu to jest sklejone? No to jeszcze raz użyjemy sobie naszego nożyka. Chirurgiczne cięcie, chirurgiczna precyzja, tylko tutaj. I co my tu mamy? Tak. Stefana z Piniatą. Jessica z hip-hopowym radiem. O, super. Panią Groszek. Rycerza jakiegoś tego. Panią Pirat. Młody Babel z rakietą. Lama. Wiking, Ultraman, Ultramana bym chciał, powiem wam szczerze, bo jest takie ho 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 Power Rangersowe, Karate Kid, a jakiś tam, nie wiem, koleś z Olimpiady, to znaczy pani z Olimpiady. O, ktoś z Żółwikiem, bardzo słodkie, nasz ten jegomość, najbardziej ekscytujące co mogłem trafić, oczywiście trafiłem, witajcie poniedziałki. Fagot na keyboardzie, gdy jeszcze był chudy. Dziewczynka z króliczkiem, chciałem powiedzieć robaczkiem, i człowiek z dronem. Taki typowy George z osiedla, który ma drona i szpieguje ludziom w oknach. Instrukcja obsługi. Tak, 10 lat Lego, a więc hej, mam ludzika, który jest z okazji 10-lecia Lego. No to złożmy jego mościa. Tak, co może pójść nie tak? Już wszystko mi leci. Dobra, czyli wóz to tu właściwie to jest takie. Ej, spoko. Zielony ten. Dajemy mu głowę.
fryzurkie. Całkiem spoko, szczerze mówiąc. Tak to ma iść? A inaczej nie chcę. I damy mu w łapę tutaj ten 10-letni klocyk. I na podstaweczkę. Jej! Tak oto nam wygląda. Nazwijmy go Zielony Janusz. Zielony Janusz jest dobrym zielonym Januszem. Idź tutaj na razie. Śmieci. A to może nam tu gdzieś sobie stać. Zielony Janusz mamy. Zaszedka numer 2. Co to może być? Jeśli będzie kolejny Zielony Janusz, będę bardzo szczęśliwym człowiekiem. Mamy Babelsa. No to już jestem happy. Tak, lubię chłopaków z baraków. Bardzo inteligentny serial dla inteligentnych ludzi. To jest po prostu wyjątkowy poziom absurdu. Nie wiem dlaczego to rozcinam, ale właściwie wiem jak złożyć Babelsa pewnie, nie? O, ma okulary, super, ucieszyli mnie to. A, mój mini, to nie jest Babels, ale zrąbałem. To jest pani Babels. albo Babels, który... A, właściwie. Ajajajaj, Piotras. Powiedzmy, że to jest kobieta NASA, ale no. Pierwsze, co mi się skojarzyło, o, rakieta, coś tam, Babels, tak, kosmos. Nawet żarty w poniedziałki nie wychodzą, ale nie, no spoko, jest rakieta, jest NASA. Mamy tutaj kluczyk. I mamy tutaj tajemnicze plany budowy dróg, jak to ktoś kiedyś mówił. Tylko, że to nie są plany budowy dróg, tylko plany budowy rakiety. O, jest nasza, dobra. Jessica Babels. Całkiem spoko. No, jak na razie taki 2 do 0 makało. Mamy dwie figurki na dwie saszetki. Wszystko może się zdarzyć w poniedziałek. Saszetka numer 3. Co to może iść? Co to może iść? Co to może być? I... Zły brat bliźniak. tak. Od przybytku głowa nie boli. Słuchajcie, to jest główka, która ma dwie takie twarze, więc róbmy złego brata bliźniaka, tym razem w goglach. I ten zły brat bliźniak, raczej siostra bliźniaczka. Mamy drugą rakietę. Także już możemy robić fabrykę Wunderwaffe. A ta też niech ma swój plan, nie będzie gorsza. To jest Jessica 2. Taka inna główka, ale hej. Już nasz pan, aż emocje. Nasz wesoły człowiek klocek ma tutaj dwie koleżanki z dwoma rakietami. Już możemy puścić wodze fantazji i już mu nie jest tak wesoło. No to macie brudne myśli. Ja chyba też. Dobra, saszetka numer 3. Powiem wam, że jesteś zielonego, jesteś świecącego. I nie wiem, to wygląda na to, co bym chciał, ale... Go, Power Rangers! Już jestem zadowolony. A, idź na podłogę. Kot posprząta. O tak. Sentai coś tam. Jejku, uwielbiam te wszystkie Sentaje i one są boskie i... O, Ultramano Power Rangers z mieczem. Hoj tu, no i sto, coś tam, cokolwiek powiedzieli, nawet nie wiem. Zupka chińska z warzywami w tym języku krzysząc tak, to brzmiałoby jak przyzywanie supermecha. Okej, już jestem happy, już mi się opłaciło. Ha! Wciąż brak wikinga, ale jak to mawiał laska, bunkrów nie ma, ale i tak jest. No, tylko ten mieczek taki. A, dobra, jest. Ha. Sentai. I kolejna instrukcja. Słuchajcie, dobrze jest. Już jestem ukochany. W sumie polowałem na tę figurkę. Kolejne chirurgiczne cięcie i sprzątanie.
Coś różowego. O, i super. Mamy tutaj dziewczynkę w piżamie. To piżama party. O, ma swojego Kiulika. Kiulik, ale on jest cute. Cutie Kiulik. Cutie Kiulik. Pożre twoją duszę, a potem zabiję całą twoją rodzinę. Dobra, ja i moje psychopatyczne myśli. Nie, bardzo ładna tutaj figureczka. Dociśnijmy ją. Tak, znaczy figurkę, nie dziecko. I kolejnie tak. Przedostatnia saszetka. Nie no, jest dobrze. Ogólnie minifigurek z tej serii nie miałem, dawno nie kupowałem takich minifigurek, więc jestem zadowolony z czegokolwiek. I jestem zadowolony jeszcze bardziej, gdyż ojejku, uwielbiam żółwiki. Mamy pana Nurka z żółwikiem. Super, podoba mi się to. Podoba mi się to. O. Mamy tutaj ten taki mask do pływania. Mamy tutaj to. A to jest pani Nurek. Rzeczywiście, to jest pani Nurek, a nie pan Nurek. Ach, ach, ach. Potem wyjdzie, że nie rozróżniam płci na klockach. Falo hejtów wpłyń. Ale ta figureczka jest całkiem w porządku, gdyż ależ ponieważ ma takie te tutaj magiczne cosie. Jak to zamontować? Czekajcie. To idzie tak. No i? No i? No i, no i? Instrukcja? Bo jestem głupi? Aha, aha, a tak przypuszczałem. Dobra, tu mamy ten przeżroczysty coś, tu mamy takie coś i dzięki temu możemy zrobić... ja pływam. Oczywiście głupia poza pływaniem numer 5. Ho, ho, ho. Jakieś habzie do ręki damy, habazie, czy co tam to jest. Nazwijmy to karmą dla żółwia zrobioną z zielonych ludzików Lego. Bój się. O. I nasz żółwik. Ej, za samego żółwika jest super po prostu. Nie no, żółwik jest mega. Jak mawiał szwedzki szef kuchni. O, i części zapasowe. Super. Idzie kolegów na podłogę. I koleżanek. I ostatnia saszetka. Co tu może się kryć? O, i jestem jeszcze bardziej happy. No, to mamy rycerzyka. Ho, ho. I z takim fajnym hełmem. Ej. To będzie praworęczny rycerz. O. Rycerz her budzika wrona. O, idealnie. Herr Zygmunt, herr budzika wrona. Ej, całkiem fajnie. No, i część zapasowa. No, szkoda, że nie ma wikinga, ale podejrzewam, że chyba ktoś tam w tym sklepie nieźle zmacał te drewki. Aczkolwiek to tylko teorie spiskowe, posprzątajmy, super. To jest totolotek. Wszystko może się tu wydarzyć. No, także łupy całkiem zacne. Meksykanina jeszcze bym chciał, bo w sumie takie z piniatą. Piniaty zawsze spoko. Ale dobra, misja wykonana, mamy Ultramana. A zaraz będzie bonus. Hihi. Tak każdy szalał na tę wyprzedaż, Black Friday i w ogóle nowe ekstremalne gratisy na Lego Shopie oficjalnym. No, ja też się zgłasiłem, połasiłem. Wziąłem sobie Ecto 1 plus coś tam jeszcze. No i przyszło mi to w dwóch paczkach. Ecto 1 przyszedł dzisiaj. A zaczniemy od wesołych rzeczy. To jest paczka, która przychodzi do ciebie z Lego Shopu. Podejrzewam, że przeżyła kilku kurierów i ta taśma nie jest oryginalna. Pytanie, skąd to wiem? Domyślmy się. No. Tak. Zamówiłem sobie taki
zestawik z brickheadsów. Tak? Ogólnie brickheadsy to dla mnie ciekawy pomysł, ale hej, potwór Frankensteina, Universal Monsters, jako fan horrorów to ja to musiałem mieć i ogólnie... Wcale nie pogięty, nie? Ogólnie, cóż no... Dali mi nawet hipsterski klocek do zbudowania z klocków. Nie, no też całkiem sporo, nie, że tak powiem, przeżył chyba. Może przez Normandię to leciało. Nie wiem. Ale najlepsze, słuchajcie, creme de la creme tej paczki, to jest po prostu ta opowieść wigilijna, trybut dla Dickensa i jego tam nowelki. Bo mamo, mam tak hipsterski egzemplarz, że normalnie pięknie. Tak, to jest po prostu piękne opakowanie, jedyne w swoim rodzaju. To jest jeszcze taka nowa fabryczna taśma w Lego, oni to dopiero wprowadzają, bo to jest, wiecie, takie pudełka z recyklingu oni robią i właściwie jest taka sztuka chyba drukowania na pogiętych pudełkach, potem oni to sklejają taśmą i jest całkiem fajnie. No, grunt, że plomby nie da już. Anyway, no, to jest taki... Co ty masz do tego pudełka, synu? No co? No nic, ogólnie pięknie. Poszła reklamacja. Co z tego wyjdzie, to nie wiem. W okresie tym, co mamy, czyli świąteczno-Black Friday'owym, odpowiedzi od LEGO są, jakie są. Ale się nie dziwię, ja naprawdę nie mam o to pretensji, bo ci ludzie pewnie na obsłudze klienta, jak zostają milion takich zgłoszeń o paczkach, to mają ciężki powrót do domu. Także ja im współczuję, kiedyś to się rozwiąże. Nie no, można powiedzieć gratisy, więc jako tako tam nic się nie stało. Ale... była paczka numer 2 i... wcale nie pogięte. Wcale nie pęknięte, wcale nie porysowane. Wcale nie pogięte, także nie wiem. Bardzo dobrze zainwestowane 899 zł 99 groszy. Super wartość kolekcjonerska minus 100. No nic, wyżaliłem się trochę, chociaż wyżaliłem, wiecie, to jest takie zabawne, prawda dziku, prawda? Czekasz, nie wiem, w ogóle to zamówienie było zamówione 27 listopada, dzisiaj przyszedł do mnie kto jeden, tamto reszta przyszła tydzień temu. No nie, no dużo paczek, ja nie mówię, no. Ludzie są tylko ludźmi i nie można tak wymagać. Znaczy ja to rozumiem, że mają dużo paczek i ludzie są zmęczeni, spoko, jak najbardziej. Tam mogę sobie poczekać tydzień, dłużej dwa, no bo sorry, wiem jak to jest na tych sortowniach i innych rzeczach. Ale no kuźwa, wydawać tyle kasy i po prostu dostajesz coś takiego i to jeszcze w poniedziałek. Cieszy mnie to, także no cóż. A z takich pozytywnych rzeczy. Bardzo miły sklep na Allegro, gdzie zamówiłem. Totalnie mi nieznany, zobaczyłem cena, spoko, zamówię, co może później tak, przyszło fajnie i to paczkomatem, słuchajcie, zamówiłem w sobotę, dzisiaj przyszło, czy tam w piątek, no nieważne, ale stan idealny. Hej, Wrecking Ball, kolejny mech do Overwatcha, tak, i kolejny zwierzak, zrobimy to, zbudujemy i będzie ten... taki mały haul z Tesco. Fajne przeceny mieli w ogóle, tak się przyszedłem, nie? I tak patrzę, przebitka na setach takich jak w Tesco, po prostu w sumie jak 20-30 zł. No cóż, każdy chce zarobić. Anyway. Na koniec pozytywny dzik, który może zostać zupgrade'owany o dzika z rakietami NASA. Takie rzeczy tylko tutaj. Trzyma się i nawet nie na ślinę, super. No to co, mam nadzieję, że u was poniedziałek był lepszy. Mimo wszystko, coraz bliżej święta, Mikołaj przyniósł to, co przyniósł i do zobaczyska potem, nie? Trzymajcie się ciepło, cześć.